Wydaje mi się, że to jest mój trzeci raz na balu i za każdym razem jest to cudowna impreza, ale też z fajnym przesłaniem, niosąca pomoc, ale najbardziej zapamiętałam ten ostatni, który nie był w zeszłym roku, tylko jeszcze rok wcześniej, bo udało nam się wylicytować bardzo piękną rzecz, pomóc i mam nadzieję, że w tym roku też będziemy licytować, uczestniczyć, może też uda nam się zdobyć jakiś skarb. Lubi Pani pomagać? Często Pani uczestniczy w takich akcjach charytatywnych? My z mężem mamy wybranych parę fundacji, którym pomagamy regularnie. Uczestniczymy również w takich balach charytatywnych jak ten, natomiast to jest taka duża medialna sprawa, a my częściej pomagamy tak po cichu, boczkiem i nikt o tym nie wie. Dzisiaj jesteś na balu dziennikarzy i powiedz mi proszę, bo my poznaliśmy Ciebie w mediach, najpierw jako tancerkę, dzisiaj występujesz jako prezenterka telewizyjna. Czy czujesz się bardziej dziennikarką, czy taneczną dziennikarką? Można Cię jakoś skategoryzować? Wolałabym chyba się nie kategoryzować. Jestem osobą, która uwielbia ten temat, w którym się teraz porusza. Uwielbiam swoją rolę, rolę pomagania młodym parom i moim priorytetem jest spełnianie ich marzeń, a przy okazji dzieje się to w środowisku, które uwielbiam, w telewizji, gdzie czuję się bardzo dobrze, więc cieszę się, że to, co robię, może dosyć duże grono osób obejrzeć i część z nich bardzo mi kibicuje, wspiera, trzyma kciuki za mnie i za te młode pary i to jest po prostu bardzo miłe. Pamiętasz swoje takie początki pracy jako prezenterka telewizyjna? Pamiętam te pierwsze kroki, te pierwsze wystąpienia, te pierwsze tańce, a potem ten ogromny stres, jaki mi towarzyszył przy nagrywaniu pierwszego odcinka swojego pierwszego programu. No niesamowite emocje, ale cudowna przygoda. Po prostu ta telewizja to jest coś, co ogromnie cenię, co ogromnie lubię, co sprawia mi ogromną przyjemność i satysfakcję, więc jest to taka praca marzeń, nie ukrywajmy.